Kupiłem banknot 100 zł z Waryńskim, emisja 17 maja 1976 rok za dość dużą cenę. Słuchajcie, dużą, jeżeli porównać, że tych banknotów 100 zł było bardzo dużo w czasach PRL-u i każdy praktycznie zna ten banknot oraz go miał w ręce. Słuchajcie, stan banknotu UNC, czyli ideał prosto z paczki banknoty. Bankowej w takim idealnym stanie, tak byście go wypraszowali żelazkiem, tak to wygląda prosto z banku. Takie banknoty warto zbierać. Słuchajcie, tak jak już widzieliście, 7400 zł taki banknot potrafi kosztować, ale to jest rekord na licytacji. Najrzadsza seria z tego rocznika AD to tak. Po, poza tym, co kupiłem, jeżeli macie serię AD 76 rok, no to macie już powiedzmy sporą sumkę na koncie. Warto sprawdzić, czy przypadkiem takiej serii nie macie. Oczywiście większość z Was jej nie będzie miała, ale kto wie, cuda się zdarzają, więc warto wiedzieć o takiej serii. AD być może właśnie masz tą serię. Słuchajcie, mój banknot kosztował 40 zł i jest to cena adekwatna co do stanu i emisji tego nominału ciekawego z okresu PRL. Słuchajcie, 40 zł około kosztują banknoty z tej emisji oprócz serii AD, oczywiście no i jeżeli ktoś ma jakiś solid, czyli same czwóreczki, same dziewiąteczki, to oczywiście. Ale 40 zł Dużo takich banknotów w domach się odkładało. To były końcówki wypłat. No nie w roku 76, ale w 86 i 88 emisja. Więc tamte końcóweczki zostawały, ale być może ktoś ma za złożoną końcówkę 76 w stanach idealnych, a były już takie osoby, bo wysyłały mi zdjęcia na Instagramie. I właśnie tutaj taki jeden banknot sobie zdobyłem od jednego z widzów za 40 zł. Pozdrawiam tą osobę, dziękuję. Rzeczywiście, stan idealny. Warto sprawdzić, czy nie posiadacie tegoż nominału również z emisji starszej, 75 rok, gdzie ceny mogą być większe niż 40 zł. Słuchajcie, ja z mojej strony chciałbym was zachęcić do zbierania banknotów w PRL. -u. Banknoty, słuchajcie, specjalnie przechowuję w takich oto albumach. I ja już sobie schowałem, zabezpieczyłem ten oto banknocik, słuchajcie, w takich albumach. Tak to Wygląda, że sobie to tak zbieracie. Można zacząć od tych najtańszych po 5 zł w stanach UNC, a nawet tańsze to jest z okresu 86-88 roku. One są po 5 zł, może nawet taniej w Stanach idealnych. Akcesoria zakupicie w tym sklepie. Link do tego sklepu poniżej. 10% zniżki na mój kod. Zakapio 2022 do końca roku i wielokrotnego użytku. Link w opisie. Zapraszam do zapoznania się. Jest to dobra inwestycja. Jak wiecie, mamy czasy inflacji, więc warto jakieś nadwyżki kapitału sobie zbierać. No i posiadać takie również ówczesne banknoty. Póki co, ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!